Pytanie skierowane do pana Rafała Szlasa. Tak. Na początku kadencji, rozmawiając z radnymi, proponuję, by każdy zaplanował sobie zadanie, które chce potem w ciągu kadencji zrealizować i je pilotował. I jeżeli chodzi o pana Rafała Szlasa, zaproponowałem panu, by pan, korzystając z przyznawanych środków na promocję, przygotował z klubem Gryf dokumentację całkowitej modernizacji stadionu. I druga rzecz, by pan poszukał w Ministerstwie Sportu wsparcia dofinansowania budowy stadionu Waza. I pytanie jest następujące. Proszę powiedzieć, na jakim etapie po czterech latach są te zadania? Bardzo proszę, bardzo dziękuję panie prezydencie, że zadał mi pan to pytanie. Bardzo dziękuję. Więc panu odpowie w pierwszej części na temat modernizacji stadionu. Ja chciałbym państwu przypomnieć, że ja zostając radnym zrezygnowałem z prezesostwa w Gryfie, więc to jakby spoczywało na barkach Gryfa, ale powiem inną rzecz. Oczywiście zawsze wspieram i wspieram stowarzyszenie i wspieram też Gryfa. Ale, panie prezydencie, w pierwszej części mieliśmy dokończyć budynek Waza. Taka była rozmowa między nami, jeżeli mamy mówić uczciwie. Przy budynku Waza oczywiście wygrał budżet obywatelski. Czyli mieszkańcy o tym zadecydowali. Pan miał w budżecie, bo pan jest prezydentem. Pan rezerwuje środki w budżecie na to, żeby zacząć tę inwestycję. A co pan wybudował? Zadaszenie. Panie prezydencie, zadaszenie za 1 800 000 zł. Ja się pytam, bo pan mówi, że nie ma środków na to. To ja się pytam, pan miał pieniądze na zadaszenie koło młyna za 1 800 000, a nie miał pan na boisko przy Wazie, gdzie czekają dzieci? Obiecywał pan to 10 lat. I dzisiaj pan... Byłem z urzędnikiem miasta, który złożyliśmy wspólnie z Marcinem Drewą, wniosek o to, o Wazę. I uważam, że to jest pierwsze boisko, które musi powstać. Następne, tak, i czekamy na decyzję z ministerstwa. Dopiero wtedy podejmiemy decyzję odnośnie remontu stadionu, bo wiemy, że za 3 lata jest stulecie klubu. Ale my musimy, i tu właśnie pokazuje pan, że nie ma pan harmonogramu. Nie ma pan harmonogramu. Działa pan chaotycznie przez 20 lat. Przez 20 lat pan nie może zrobić węzła z Gryf. Przez 20 lat pan nie może zrobić. Dziękuję bardzo. I tak zakończyliśmy w taki emocjonujący, można powiedzieć, kontrowersyjny sposób rundę drugą. Każdy z kandydatów zadał po jednym pytaniu.